Witajcie moi drodzy. Jak dobrze wiecie, moja osoba, jak również moja firma, jesteśmy obrażani w internecie. Pan z kanału Pompy Ciepła zarzucił mi oszustwo. Nie zostawię tego bezkarnie i nie dam się obrażać i zastraszać. Wysłałam pismo przedprocesowe z ugodowym żądaniem zadośćuczynienia w kwocie 1 miliona złotych. Zdecydowałam się na to, że pojadę, zabiorę ze sobą paralizator, który ostatnio kupiłam do samoobrony, bo tak naprawdę no nie wiem, co może takiemu człowiekowi strzelić do głowy. Również zabiorę ze sobą córkę, więc trzymajcie kciuki i w następnym filmiku się zobaczymy. Kobieta kolejnych nagrań już nie opublikowała. Od połowy marca z nią oraz jej córką nie ma kontaktu. Razem opuściły mieszkanie we Wrocławiu i zaginęły. W nagraniu kobieta twierdziła, że udaje się do youtubera Waldemara Dąbkowskiego. Jedziemy zweryfikować ten trop. Sprawdzić, czy mężczyzna miał coś wspólnego z zaginięciem matki i córki. Dzień dobry, Maciej Dopierała z telewizji TVN. Szukam pana Waldemara, prowadzi kanał Pompy Ciepła. To ja. Chciałem zapytać o dwie zaginione kobiety. Ani nigdy nie do mnie nie dojechały, nigdy nie umawiały się ze mną, że miały do mnie jechać. Te kobiety dość, no, można powiedzieć, poważne podejrzenia na pana rzuciły. Troszeczkę ta sprawa zaczyna mnie przerastać. Przerastać? No. A czuje się pan też w jakiś sposób zagrożony? Pomawiany. Wygląda to przynajmniej dziwnie, no. Dziwnie, tak jakby to w jakiś sposób miało być zaplanowane. Ta kobieta w tym nagraniu jest, można powiedzieć, zdenerwowana. Nie wiem, czy przestraszona, czy się czegoś boi, na pewno jest zdenerwowana. Czy ona się bała pana? Mnie się na pewno nie bała, bo nie miała możliwości się mnie bać w żaden sposób, bo nigdy w życiu ani żeśmy nie rozmawiali. Na żywo, rozumiem? Nigdy w życiu. Nie widzieliśmy się, nigdy nie rozmawialiśmy. Jedyny nasz kontakt, który był, to był kontakt mailowy. Ona sugeruje, że musi jechać do pana z paralizatorem, bo tak, nie wie, do czego pan jest zdolny. I z córką, więc ja nie, to się trochę się rozjeżdża, bo jeśli się mnie boi, to po co zabiera ze sobą córkę? Jak pan traktował to nagranie? Ja się przestraszyłem. Zwyczajnie się przestraszyłem, bo jeżeli ktoś mówi do ciebie, że wysłał ci przedsądowe wezwanie do zapłaty miliona złotych za to, że ją zniesławiam w jakiś sposób, żadne papiery do mnie nigdy w życiu nie dotarły. Na początku się bardzo przestraszyłem, że ktoś chce ode mnie wyłudzić pieniądze. Miał pan wrażenie, że z dnia na dzień, z minuty na minutę po tym, jak pojawiło się to nagranie, zrobiono z pana, no, mówiąc wprost, bandytę, a może nawet mordercę. No oczywiście, za że tak. Ich jakąś tam krzywdę. Oczywiście, że tak. Że tam, tu trzeba szukać, tu gdzie my przyjechaliśmy, trzeba szukać prawdy, co się stało z tymi kobietami. Taki był pomysł też. Czy policja była u pana? Był była. Pan przesłuchiwany? Tak, oczywiście. Waldemar Dąbkowski wymieniał jedynie maile z zaginionymi kobietami o promocji ich firmy. Do współpracy nigdy jednak nie doszło. Kilka tygodni później zobaczył nagle wideo, w którym zdenerwowana kobieta twierdzi, że jedzie do niego z paralizatorem. Wystraszony zgłosił się natychmiast na policję. Zniknięcie kobiety z nagrania oraz jej córki to bardzo tajemnicza historia. Ich zaginięcie zgłosił na policję były mąż kobiety. Rodzina zaginionych nie chce jednak rozmawiać z mediami. Jedziemy na jedną z ulic na wrocławskim Biskupinie, gdzie kobiety wynajmowały mieszkanie. Dzień dobry. Robię materiał o tych zaginionych kobietach tutaj z Wrocławia. Matka z córką. Pani... Tak, one. Aha, one, tak? One gdzieś tu w tym bloku mieszkają. Dzień dobry, Maciej Dopierała, pracuję w telewizji. Przygotowuję reportaż na temat zaginionych kobiet, matki z córką. Jakimi były sąsiadami, jak długo tutaj mieszkały? Prawdopodobnie w ogóle nie mieszkały, tylko była dziupla zrobiona taka fikcyjna, że tak powiem, firma zarejestrowana. Aha, że aha, na tej zasadzie. Miały fałszywą firmę pod fałszywym adresem. I sprzedawały i nagrobki, ludzie tu przychodzili, którym one były winne pieniądze.